Cześć widzowie, siemanko. Siema. Witam, witam. Czeka mi ten Mr. Joker mi napierdala w tle. Kurwa, on ma tyle muzyku. O co tu chodzi? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i fajrat. Ale jest lot, wszyscy się... Kurwa, pojebane ty. Flow. Pokaż. Kolejna gra, w której chodzisz kotem? To jest... Co to kurwa jest? To jest kapibara? Co to jest? Nie, ale to... Ty no ma zęby jak... Co to jest kurwa? To kapibara? Dziwna. One of the most groundbreaking animated... Aha, to film! Myślałem, że to gra! A to film! Aaaa... Ty myślałem, że to gra, bo to wygląda jak... Ten kot, generalnie ta animacja wygląda widzowie jak z tej gierki, co my graliśmy o tym kocie. Little Big City, o, nie, Little... No to o tym kotku, co chodziliśmy, nie? I co, to jest animacja o co? O zwierzętach na tratwie? To było Biblię przeczytać, jak małe woził zwierzęta. Może nawet być fajny film w sumie, taki uroczy nawet. O kurwa! O kurwa! The Last of Us drugi sezon na HBO, pokaż kurwa, pokaż mi to. Ej, mam jakiś problem z tym designem. Patrzę na to miasto i ja wiem, że ono jest sztuczne. Ono nie wygląda prawdziwie. Strasznie... No, też to... Właśnie też to zauważyłem, że strasznie sztucznie wygląda ta scenografia. Taka jest kurwa. Tak bardzo nienaturalnie to wygląda, no. Jakoś tak... Widzisz, że to jest green screen. A nawet jeżeli to nie jest green screen, tylko to było normalnie nagrywane na fizycznych obiektach w hali, to zjebali. O, a to już wygląda zajebiście. Tylko to miasto chujowo zrobili. Nie no, co ty pier... Widzisz, że Abby jest grana praktycznie przez 1:1 aktorkę, a Ellie... A kurwa, nie będę wyzywał. O, to odgrali fajnie, bo to in-game tak wyglądało. Ej, dobrze f**k to wygląda, kurwa. Dobrze f**k to wygląda. Ta tylko scenografia miasta na początku wyglądała totalnie kartonowo, ale tak? Zajebiście to wygląda. 2025. Podoba mi się, łapkę w górę daję. Daję łapkę w górę. Jak Rock zyskał szacunek widzów na zawsze? Kurwa, w sumie to jest zajebiście dobre pytanie. Remigiusz Maciaszek to twórca, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. A moich filmów nie oglądasz? Ty żeś w ogóle coś dodał w ostatnim czasie? Zdominował całego Twitcha, Kai Sinat, jest. No dobra, ale ten 10-minutowy film to stary, możesz kurwa podsumować w jednym zdaniu. Śmieszny ziomek śmiesznie krzyczy, no i to w sumie tyle wystarczy, no. Ciebie też można podsumować, nudna kurwa. No i ja przynajmniej jestem kurwa nudną kurwą, a ty jesteś przynajmniej nudną kurwą i to jeszcze do tego niewidomą, co musi walczyć z softboxami, pozdro. O, że wybił się tak mocno. Klasyczek do Izy. Torozowo mogę to zrobić, a mianowicie Elizabeth. Tak zwane El Clasico. Panie wędruję do ciebie. Za wcześnie. Okej. Nie, niech to będzie, niech teraz już. El Clasico. Nasze koło fortuny właśnie wylosowało pytanie, a więc okay. Będzie to pytanie z tych bardziej klasycznych. Klasyczek. Jaką masz cipeczkę? Z działu anatomii człowieka? Aha. Pytanie klasyczne. Jaką posiadasz cipeczkę? Pierwszy klasyk. Standardową. Czyli... Oddalony klasyk. Czyli w generatorze postaci waliłaś kurwa enter po prostu. Okej. Okay. Kiedy w centrum podchodzi do mnie szósty wolontariusz zbierający na Wojtusia, a mnie nawet nie stać na bilet w autobusie, to dużo osób tak ten... Ja nigdy nie lubiłem, jak ludzie nie rozumieją słowa nie. Że na przykład podchodzi do ciebie babeczka w sklepie i mówi tak: o, proszę pana, zbieramy na biedne dzieci. A ja mówię: proszę pani, nie mam gotówki. A ona wyciąga terminal. Powiedziałem kurwa, nie, to nie, no nie mam, no zbieraj. Dlaczego świnka morska? No. Czy to jest koń? Czy świnka? Jak to kurwa, Doroty? Moment, ja mam inną zagwózdkę. Dlaczego? Bo to jest dziwne pytanie. No. Świnka morska, ona nie urodziła się w morzu. No. Tylko świnka morska jest świnką morską. Rel. Dlaczego? Ej, ja mam pytanie. Zauważyliście, że ludzie na TikToku, którzy mają tego typu różne przemyślenia, oni najczęściej nagle im się załącza jakaś taka żaróweczka z tymi przemyśleniami, gdy oni oglądają telewizję. Siedzi sobie taka Dorota, siedzi sobie taka Patrycja, siedzi sobie taki Adrian Nowak-Żalno, w tle leci jakiś serial z lektorem i im nagle się zapala myśl. Odpala im się gen Nostradamusa, że oni muszą się pochwalić swoją wiedzą z internetem, kurwa. Oni muszą się pochwalić swoją wiedzą z całym globem, nie? Oni tak, ogląda film i nagle...
Muszę to powiedzieć, nagrywam TikToka. Popierdolę to zdanie. Mowany szmaty oraz jak małpy. Małpy, małpy. Wielkomiejskie damy zmieniają się w... Walił z dychy, kurde, go zmiotło, nie? Ogłosili Horizon. Horizon to jest pierdolny. To jest pierdolny industry plant gamingu. Nikt tego nie chciał. Nikt tego nie chciał. Nikt tego nie chciał. Nikt tego nie chciał. Naprawdę, my za dzieciaka chcieliśmy gry o Gwiezdnych Wojnach, z Batmanem, z Indianą Jonesem, kurwa, z Piratów z Karaibów. Tego, kurwa, gówna nie chce nikt. Dosłownie. Nikt, kurwa, tego nie chce. Nikt tego nie chce. Bracia Figo Fagot nową nutkę nagrali? Co ty dupisz? A, ten dokument oficerze trzeba obejrzeć. Tak, dziękuję. Ale to będzie dawało Sebastiana w BMW. Piąta rano na osi budzik zaczął grać, ale mnie nie obudzi, bo nie mogłem spać. Dzień wchodzi nowość na sklep. Nie, jednak tak nie pierdolę. Myślałem, że pierdolę całkiem sążnie. Dobrze, zobaczmy. Co z tym Mateuszem? Mateusz Ryszard Fischer to prawie 21-letni. On ma na imię Ryszard na drugie? Co ty pi***isz? YouTuber oraz TikToker pochodzący ze Szczecinka. Swoją rozpoznawalność Mati w głównej mierze zyskał na TikToku. Swój aktualny kanał na YouTube założył 20 czerwca 2020 roku i od tego czasu w miarę regularnie publikuje na nim filmy o różnorodności. Ostatni materiał był 8 miesięcy temu, Matiego? No fucking way. Witam was wszystkich. Kto to jest? Taki TikToker, ale ludzie się z niego śmieją, bo mu oczy spierają i jest generalnie takim chodzącym przykładem, że pornografia nie powinna być legalna, bo to jest taki ziomek, który, wiesz, z kobietami ciężko, jesteś w stanie sobie wykreować jakiś taki archetyp takiego człowieka, no i on, wiesz, on tam wstawia na Instastory, że sobie generuje jakieś grafiki z jakimiś gotkami, że się za ręce trzymają i tak dalej. No generalnie to jest też taki rodzaj chłopaka, który ma jakąś tam, ma też jakąś tam popularność na TikToku, więc wiesz, jakieś tam typiarki do niego podbijają, mówią: siema Mati, nagrasz ze mną TikToka. On, wiesz, już mu stoi stary jak struna, mówi: Jezus, ale porucham, po czym one mówią: dzięki Mati, i sobie idą. No i to właśnie jest taki, no, trudno generalnie to jest temat, no bo on pewnie jest spoko ziomkiem, nigdy nikomu by nic złego nie zrobił, no ale sam sobie robi krzywdę, często po prostu będzie takim stricte stulejarzem, a raczej, no wiecie, o co mam na myśli, jeżeli chodzi o pornografię, no. Walenie kunia bardzo łatwo uzależnia, no. Jest, myślę, że większość młodych chłopaków jest uzależnionych od walenia konia i jak nie pójdą spać bez walenia konia, to ich popie***nie. Dostałem się na studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Ja już widzę pierwszego klienta Mateusza, który pójdzie na dożywocie za złamanie, za złe parkowanie, nie? Ale jak to za morderstwo? Chcę wam pokazać moje świadectwo. Najbardziej zasłynął dzięki serii Teksty na podryw. To mi się wydaje. Hej mała, jesteś bezpańska, bo mam smycz na takie s***i jak ty. Piosenki czy klasyczne vlogi, które bywają mocno niezręczne. Kochani, ej, ja dalej nie ogarniam, co to za typiarki były, nie? Poza tym, że próbowały lecieć na jego jakichś tam zasięgach. Z Avenidy, Mati teraz był na targach i teraz będziemy go oprowadzać po Poznaniu. Ej, dobra, nie chcę być stereotypowy, nie chcę być niemiły, ale no, koleżanka, ona wygląda na tanią. Taką, wiesz. Idź na kopełta, zobaczmy, co w tej kopełcie jest, o! 100 zł. Na początku materiału warto zaznaczyć, że Mateusz jest osobą z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi. Cierpi na anemię, skoliozę, płaskostopie, splenomegalię, przewlekłą niewydolność nerek, żylaki przełyku. Ja pi***le. Chłop wszystkie kamienie zebrał, Thanos. Ale smutne to jest, k***a, bo to zobacz, nadciśnienie, astygmatyzm. W 2011 roku z tego powodu prawie wykrwawiłem się na śmierć, straciłem 1,5 litra krwi. O kurwa mać. Rozdział 2. W styczniu tego roku Mateusz miał spotkać się w Koszalinie z dziewczyną poznaną przez internet. Oho. Do spotkania dla tej dziewczyny całe szczęście nie doszło. Oho. Klepnąłbym ciebie tak mocno, że pupa by zabolała. Ej, yo. Możesz zrobić ze mną co chcesz. Będę tobie uległy, będę twoim... doma. A ty... Ej, co on pi***i? Do moment, dobra. Kurwa. Muszę się skupić. Właśnie widzowie, o tym mówię, że Matty Fisher jest tak totalnie rozpierdolony, jeżeli chodzi o pornografię, że dla niego fetyszem, bo to można chyba tak nazwać, dla niego fetyszem jest totalnie naturalna rzecz, jaką jest to, że partnerzy się nawzajem rozbierają. To jest
ultimate normalna kurwa rzecz. Ja w ogóle ja bardzo uwielbiam, jak dziewczyna dominuje nad chłopakiem, naprawdę. Robi z chłopaka nie daje go jakby pieska swojego. Wiecie, że dziewczyna jest taką dominą na przykład, tak, a chłopak jest uległy. Bardzo mnie to tak nakręca, mogę tak powiedzieć. Zgadzam się z wypowiedzią użytkownika Quizomania, nie? Dziewczyna dzień przed wycofała się ze spotkania z Mateuszem. W trosce napisała mu długą wiadomość, za pośrednictwem której wytknęła mu jego zaburzenia w sferze seksualnej i... Kurwa, to jest dużo czytania, uwaga. Mateusz, nie chcę cię znać i gdybym mogła cofnąć czas, nigdy nie chciałabym cię poznać. Damn! To jest dobry powód, żeby napisać UPA. Nie chciał, żeby pieniądze wydane na transport przepadły, więc samotnie pojechał zwiedzać Koszalin. Nie, no, żartowałem. Spotkał się na miejscu ze starą znajomą i razem spędzili miły dzień. No a i... No też nie. W rozpaczy Mateusz zamówił sobie spotkanie ze skortką. Ej, yo! Prowadziła go na smyczy po pokoju, kazała mu lizać brudne skarpetki i jeść z miski. A to wszystko za pieniądze swojej niczego nieświadomej babci, która podarowała ci z dobroci serca sporą sumę pieniędzy. Ja p***e, rentę babci przejął kurwa na dziwki. I to jeszcze takie dominatrix do tego wszystkiego. Aha. Mam nadzieję, że chociaż... On się zaczął śmiać, że babka powiedziała pokaż mi swojego ptaszka i poszło sikać w momencie, gdy on się u niej kąpał. Jednak go wyprosiła, bo powiedziała, że będzie się niekomfortowo czuła, robiąc to z taką osobą. Ja p***e. Jak to powiedział Johnny Silverhand? Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Zapłacił babce za to, że będzie go ciągała po smyczy i karmiła z miski. Kazała mu lizać buty i brudne stopy. Dance game trochę. Mogę ci powiedzieć, Fisher jak miał dzwonić na k***y, to wyszedł przed blok się schować. Swój, a jego wujek mieszka na parterze i debil stanął mu przy balkonie i zamawiał panienkę, a ten sobie siedział na balkoniku w szlafroczku z fajeczką i nie dowierzał. Kurwa. Że na balkonie pod... Jak twój dzień mija? Może być, od tego spotkania z Rosjanką mnie wszystko boli. Co ci robiła ta Rosjanka, że cię wszystko boli? Uczyła mnie rosyjskiego, bijąc mnie. Pieram. Łącznie na spotkanie ze skortkami wydał 1600 polskich złotych. Ile? Chcę wyjaśnić, czemu taki byłem, co robiłem, to była moja reakcja na odrzucenie przez dziewczynę, gdy jechałem do Koszalina. Tak, widzowie, gdy dziewczyna was odrzuci, pierwsza rzecz jaką robicie, to idziecie do Dominatrix z Rosji, kurwa, co was będzie w dupę strapponem i będzie wam ukazać lizać jej buty. Znowu tonę, to nie twoja, ale moja liga. Ja to czuję, gdy co robię, ty nie czujesz bicia. Serca daje tyle, jakbym mógł zabić i zdychać. Ale nie wiem, czy mam win. No, mi zasłania sny, nie mogę dogonić. Ale to, co spalam z tym, mięsowy jak kormi. A ludzie nienawidzę ich, możecie naskoczyć mi. Nienawidzę tego świata.